Dziękuję bardzo. Dziękuję i witam. Zapraszam do programu Tajemnice Winnego Krzewu. Towarzysząca nam dekoracja to wzgórza, krzewy winogronowe, a tu obok cztery panele symbolizujące cztery główne części tego nauczania. Po prawej stronie widzicie kosze. W każdym znajduje się różna ilość winogron. I czy wierzysz w to lub nie, jesteś jednym z tych koszy. Jak powstało to nauczanie? Zaczęło się od małej książeczki zatytułowanej Tajemnice Winnego Krzewu. To druga napisana przeze mnie książka, mówiąca o życiu w dzisiejszym świecie i odnoszeniu sukcesów w tym, co robimy oraz tym, jak znaleźć satysfakcję w przeznaczeniu, które wierzysz, że w tobie żyje. Wspomniana pierwsza książka nosi tytuł Modlitwa Jabeza. Spodziewałem się zainteresowania ze strony 20-30 tysięcy czytelników. Ale stała się ona rozchwytywanym bestsellerem, najszybciej sprzedającą się książką w Ameryce 2 lata temu. A już najbardziej zaskakującą była dla mnie wiadomość z Publisher Weekly, że była najszybciej sprzedającą się książką wszechczasów. Ale dziś będziemy mówili o innej stronie tej opowieści. Są to tajemnice winnego krzewu. Przypowieść pochodząca z Nowego Testamentu. Mówi ona o Jezusie i jest zapisana w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Książka Modlitwa Jabeza dotyczy modlitwy z dołu ku górze. Tajemnice winnego krzewu są czymś w rodzaju spojrzenia z góry na to, co Bóg czyni w moim życiu wtedy, kiedy ja jestem zajęty proszeniem Go, by pozwolił mi więcej dla Niego czynić. Tytuł tajemnice nie oznacza, że jest coś, co Bóg przed nami ukrył, ale raczej coś, czego nie zauważyliśmy, co pominęliśmy, podobnie z modlitwą Jabeza. Wielokrotnie spotykałem się z pytaniem, gdzie jest ta modlitwa? Niektórzy mówią, wielokrotnie czytałem Biblię i nigdzie jej nie spotkałem. Problem nie polega na tym, że modlitwa Jabeza została ukryta. Nie, my po prostu jej nie zauważyliśmy. Zacznijmy więc. Chciałbym was dziś wiele nauczyć. Akcja w 15 rozdziale Ewangelii Jana jest częścią wydarzeń, które rozgrywają się w tak zwanym wieczerniku w izbie na poddaszu. Cały opis rozciąga się między rozdziałami 13 a 17. Trzeba wiedzieć, co się tam działo, by w pełni zrozumieć ten fragment. Był to ostatni tydzień życia Chrystusa. I właśnie wtedy, w tym miejscu, wyobraźmy sobie, że to jest tu, za wzgórzem, w pokoju na poddaszu, zasiadał do ostatniej wieczerzy ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi. To, co się wówczas wydarzyło, było kompletnym szokiem dla wszystkich. W drodze na południe do Jerozolimy, gdzie znajdował się ten pokój na poddaszu, ludzie idący z Chrystusem, Jego najbliżsi przyjaciele, będący przy Nim już od 3 lat, kłócili się. Kłócili się o to, kto będzie siedział po prawej, a kto po lewej stronie Jezusa. Spodziewali się, że Chrystus wygra wojnę i wyzwoli ich naród, zgodnie z proroctwami. Mimo, że Chrystus wielokrotnie mówił im, że teraz tego nie zrobi, lecz gdy przyjdzie ponownie. Teraz, mówił, muszę umrzeć. Oni jednak nie chcieli tego słyszeć. Chrystus doskonale wiedział, co się miało wydarzyć. Wiedział, że właśnie tego wieczoru ktoś go zdradzi. I tego wieczoru Chrystus zdruzgotał ich serca, mówiąc, ja odchodzę, wy nie możecie iść za mną. Ktoś z was mnie zdradzi. Ktoś inny się mnie zaprze. I to było najgorsze, co usłyszeli. Władca tego świata przychodzi, ale nie ma on nic wspólnego ze mną. Ja nie jestem władcą tego świata. W tym momencie, w małym pokoju na poddaszu, wszystkie nadzieje, wszystkie marzenia legły w gruzach. Opuścili izbę na poddaszu. Ewangelia Jana, rozdział 13-14 mówią o tym, jak byli tam, a 14 rozdział 31 werset mówi o tym, jak opuszczają ten pokój. Jezus udaje się do ogrodu. Przebywał w nim ze swoimi przyjaciółmi wiele razy w ciągu 3 lat. Idzie teraz do ogrodu Getsemane, w którym go pojmano. Między tymi dwoma momentami, pierwszym, gdy nadzieje uczniów legły w gruzach, a końcem, to jest pojmaniem Chrystusa, uczniowie rozpieszli się w ciemności nocy. Jeszcze tam, na poddaszu, byli gotowi walczyć pod sztandarem Jezusa, a tu, w ogrodzie, wszystko się dla nich skończyło. Czemu mieliby walczyć? Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami Chrystus chciał podzielić się z nimi czymś, czego nie powiedział do tej pory, czego w żaden inny sposób by się nie dowiedzieli. Gdybyś wiedział, co zrobiłeś swym przyjaciołom, bo musiałeś, i gdybyś wiedział, co się wkrótce wydarzy, myślę, że starannie ważyłbyś każde słowo, z jakim chciałbyś ich zostawić.
To właśnie nazywa się tajemnicami winnego krzewu. Gdzieś u stóp tego wzgórza rozciągała się w czasach Jezusa winnica. Potwierdzają to wykopaliska archeologiczne. Jezus przechodził właśnie tędy, zatrzymał się, być może spojrzał na jeden z tych krzewów, na jego gałęzie i patrząc na jego winne grono, powiedział coś, co nazywam trzema sekretami, tajemnicami. Przeczytajmy razem Ewangelię Jana, rozdział 15, by zobaczyć, co Chrystus powiedział. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, nie owocuje, odcina, a każdą, która wydaje owoc, czyli owocuje, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści z powodu słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Chcę teraz mówić o trzech ważnych rzeczach. Po pierwsze, o treści tego fragmentu. Po drugie, o pułapce, w którą zdaje się wpadać większość ludzi na którymś etapie swojego życia. A następnie przedstawię trzy główne zasady wypływające z tego tekstu. Spójrzmy więc na słowa Biblii. Tajemnice winnego krzewu nie są czymś, co ja wymyśliłem, to są słowa zapisane w Biblii i teraz uważnie je przeczytamy, by odkryć, co tak naprawdę Chrystus nam powiedział. Spójrzmy najpierw na ten wers, w którym mowa jest o krzewie winnym i jego gałęziach. Chrystus porównuje tę żyjącą roślinę do siebie i uczniów. Zaczyna słowami. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Krzew jest częścią, która wychodzi z ziemi i rośnie ku górze. Na jego głównej części, pniu, nie ma owoców. Przenosi on wodę i minerały bezpośrednio do gałęzi. I Chrystus jest tą częścią. Następna rzecz, o której mówi Jezus. Mój ojciec jest winogrodnikiem. Spójrzcie na ten obraz. Tu jest krzew winny, a tu winogrodnik. Winogrodnik to właściciel winnicy, jego obowiązkiem jest robienie jednej rzeczy, podejmowanie wszelkich kroków, by uzyskać możliwie jak najwięcej winnych gron z każdej gałęzi. I to jest właśnie to, co robi. Pracuje nad każdą gałęzią. On nie zajmuje się pniem krzewu. Winogrona nie owocują na pniu, ale na gałęziach. Więc on pracuje przez cały rok, pielęgnuje gałęzie dla jednego celu, by uzyskać wiele owoców, by każde było dorodne, jak to i słodkie. Bóg Ojciec jest winogrodnikiem. Następnie Chrystus powiedział do swych przyjaciół, ja jestem pniem, mój Ojciec winogrodnikiem, a wy jesteście gałęziami. Gałąź zwykle wychodzi od szczytu pnia i rozkrzewia się na boki. Gałęzie winne podpierane są palikami lub podwiązywane, by rozrastały się szeroko. Bóg w Biblii mówi o nas, każda latorośl we mnie. Jezus mówi tu o swych najlepszych przyjaciołach, czyli uczniach. Wy jesteście latoroślami, inaczej gałęziami. Latorośl to uczeń, to osoba, która wierzy w Chrystusa. A teraz najważniejsza część, którą musimy zrozumieć. Jezus mówi o owocach. Owoce są tutaj. A wy byliście uczeni przeze mnie, by przynosić owoce. Owoce są rezultatem dobrych uczynków wierzącego. To jest coś, co robisz, nie coś, w co wierzysz lub jak myślisz, czy też sądzisz. Dlaczego Chrystus mówi o owocach? Możecie wyobrazić sobie desperację uczniów, słyszeć ich myśli. Co będzie, jeśli wszyscy, którzy mówili, że jestem głupcem, rzucając moją pracę i opuszczając dom, by iść za Jezusem, mieli rację? Wyobraźcie więc sobie tych mężczyzn idących zboczem wzgórza i ich rozterki. Co mamy teraz robić? Odpowiedź Jezusa brzmi, powinniście przynosić owoce. Ja odchodzę, ale chcę, żebyście coś zrozumieli. Ciągle z wami będę. Chcę od was tego samego, co robiliście przez ostatnie 3 lata, byście kontynuowali to, co robiliśmy razem, byście dalej dla mnie pracowali. No cóż, oni jednak nie robili tego. Gdy Chrystus umarł, wrócili do swoich domów i do łowienia ryb. Po zmartwychwstaniu Jezus przyszedł do nich, pytając, jak możecie to robić? Czy kochacie ryby bardziej niż mnie? Czemu nie przynosicie owoców?
Pamiętamy tę całą rozmowę, prawda? Czym jest owoc? To wciąż zadawane pytanie. Czym jest owoc? Kiedy dorastałem, z jakiegoś powodu pastor powiedział, że wydajemy owoc, kiedy przyprowadzamy osobę do Jezusa. Myślałem, że tylko to jest owocem. Kiedy później zacząłem studiować samo pojęcie owoc, odkryłem, że to jest tylko jeden z owoców. To tak jakby powiedzieć, że to jedno grono jest przyprowadzeniem kogoś do Chrystusa. Tak, to jest owoc. A co z resztą? Reszta to są również uczynki, które możesz wykonać, które również są owocami. Przestudiowałem więc kwestię owocu od pierwszej Mojżeszowej do końca Księgi Objawienia, od początku do końca i z powrotem, próbując zrozumieć i oto co odkryłem. Po pierwsze, owoc generalnie oznacza dobre uczynki. Księga Tytusa mówi, a niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni, bezowocni. Dobre uczynki, a bycie bezowocnym. Jeśli nie wykonuję dobrych uczynków, staję się bezowocny. Jeśli wykonuję dobre uczynki, mogę być owocny. Owoc może być wydany tylko przez tych, którzy należą do Chrystusa. Jezus powiedział, każda latorośl we mnie. No dobrze, a co z tymi, którzy nie są w Chrystusie? Z tymi, którzy odrzucają Chrystusa? Oto różnica. Weźmy dla przykładu dwie osoby z jednej rodziny. Nawet więcej. Weźmy pod uwagę bliźnięta. Jedna osoba przyjmuje Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, a druga nie. Obie osoby pomagają bezdomnym, spełniają takie same dobre uczynki. Biblia nazwałaby ich postępowanie dobrymi uczynkami, ale tylko uczynki osoby wierzącej w Chrystusa nazywamy owocami. Owoc może być przyniesiony tylko przez tych, którzy są w Chrystusie. Po trzecie, powiedzmy, że osoba będąca chrześcijaninem czyniła dobre rzeczy, ale głównie po to, by inni to dostrzegli i mówili, o, jaki ty dobry jesteś, że wykonałeś taką pracę dla tych biedaków. Ale to nie o to chodzi. Dobry uczynek jest owocem, kiedy jego motywem jest chwalenie Boga. Jeśli motyw jest niewłaściwy, twój uczynek nie był w pełni dobry. Po czwarte, owocem jest każde działanie każdego chrześcijanina, które jest miłe Bogu. Jeśli potrzebujesz trafnej definicji, to ta jest najlepsza. Cokolwiek ja robię lub jakikolwiek wierzący, co podoba się Bogu, jest owocem. Oto wers, który pomógł mi to zobaczyć. List do Kolosan, 1 rozdział. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc. Uważajcie na to. Można tam było wstawić kropkę, wydając owoc. Ale tu mamy, wydając owoc w każdym dobrym uczynku. Możesz wykonać dobry uczynek, który nie będzie owocem. Ale nie możesz przynieść owocu, który nie byłby dobrym uczynkiem. Jak więc wykonywać te dobre uczynki? Po piąte, owoc jest wynikiem twojego wysiłku i twojej pracy. Jest to coś, co ty robisz. Apostoł Paweł nauczył mnie tego, pisząc w liście do Filipian. A jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. To jest coś, co ja robię. O tym mówi Chrystus. Niedługo opuści uczniów. To wszystko rozbrzmiewa w ich sercach, umysłach. Pewnie nie rozumieją jego słów w pełni. A on powtarza. Słuchajcie, to, czego naprawdę od was chcę, to byście przynosili owoc. Często ludzie wpadają w pewną pułapkę, gdy zdezorientowani zastanawiają się, kto przynosi owoc. To oczywiste, jeśli spojrzycie na krzew. Owoce są na gałęziach, nie na pniu. To gałąź, którą jest wierzący, rodzi owoc. I tu kryje się pułapka. W ustach wielu wierzących powstaje stwierdzenie. Nie wydaję owocu, gdyż nie jestem w stanie. To Bóg wydaje owoc. Nie jestem przecież Bogiem. Pomyłka polega na tym, że nie czujemy się odpowiedzialnymi za przynoszenie owoców, twierdząc, że to Bóg je rodzi. Istota błędnego myślenia tkwi w tym, spójrzcie na krzew. Soki przepływają przez pień do gałęzi, więc ludzie myślą, skoro nie mam kontroli nad przepływem soków, nie jestem odpowiedzialny za owoce. Ale prawda jest taka. Jestem odpowiedzialny za przynoszenie owoców przez moc, którą Bóg mi daje, bym mógł je rodzić. Niektórzy popadają w poważny dylemat. Czy ja przynoszę owoc? Czy Bóg przynosi owoc? Jeśli uważasz, że jedno funkcjonuje bez drugiego, nigdy nie będziesz przynosił owocu, który Bóg chce, byś przynosił.
Chcę, byśmy zwrócili uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, produktywny. Zostałeś wybrany, wybrana przez Boga, by przynosić owoce. Spójrzmy na werset z Ewangelii Jana, 15 rozdział, 16 wers. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. Jezus mówi do uczniów, to nie wy mnie wybraliście. Janie, ja wybrałem ciebie, kiedy łowiłeś ryby. Ciebie, Mateuszu, gdy zbierałeś podatki. Ja was wybrałem. Mam dla was zadanie. Chcę, byście je wypełnili. I panowie, mimo że was opuszczam, nie chcę, byście przestali działać. Jezus wyraża się tu w taki sposób, że dla słuchaczy jest zupełnie zrozumiałe, co ma na myśli. Możecie przeczytać te słowa po grecku, w którym powstał Nowy Testament, i od razu zorientować się, czy to jest nakaz, czy nie. W grece, gdy kilka ostatnich liter czasownika zostaje odpowiednio zmienionych, słuchacz, czytelnik nie ma wątpliwości, że mówi się do niego w trybie rozkazującym. Kto jest odpowiedzialny za przynoszenie owocu? Tekst mówi, ja was wybrałem, byście szli. Druga część jest w czasie teraźniejszym. Szli teraz. Ja robię teraz, to znaczy ja idę. Czas teraźniejszy, idę teraz. I następna część tego wersu mówi, i byście owoc wydawali. Czy to jest strona bierna? Czy mam czekać, aż Bóg wyda we mnie owoc? Nie, to jest strona czynna. Ja wydaję owoc. Biblia mówi, każda latorośl, czyli gałąź, która wydaje owoce, ja jestem tym, który ma to czynić. Po drugie, partnerstwo. To jest drugi aspekt, gdyż to Bóg dał ci moc, byś przynosił owoc. Jeśli ta gałąź zostałaby odcięta od pnia drzewa, to niezależnie od podejmowanych wysiłków, nie byłaby w stanie wydać więcej owoców. Muszą zostać wypełnione oba warunki. Dlatego Biblia mówi, wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. To są te dwa aspekty, ale chcę, przyjaciele, byście coś zrozumieli. Są pewne gałęzie, które nie owocują. Czy jest to wina pnia krzewu? Nie, nie jest temu winien pień, ale gałąź. A teraz trzy zasady. Różne poziomy wydawania owoców. Analizując je, zastanów się, gdzie ty jesteś. Każdy wierzący przynosi owoc na jednym z czterech poziomów. Oto co mówi Biblia. Pozwólcie, że przeczytam. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Te słowa mówią o czterech poziomach. Bezowocny, owocny, więcej owoców, obfitość owoców. Gdy nadchodzi czas zbioru winogron, winogrodnik może wziąć kosz w ten sposób, podejść do jednej z gałęzi, którą jest każdy z nas, jeśli znamy Chrystusa, postawić kosz pod tą gałęzią i zacząć zbierać do niego owoce. Spoglądając do takiego kosza, moglibyśmy zobaczyć, ile owocu wierzący zrodził dla Boga. To właśnie dlatego Chrystus znalazł i powołał ciebie, byś wydawał obfitość owocu. Każdy wierzący przynosi owoc na jednym z tych czterech poziomów. Na jednym z czterech poziomów, cały czas. Po drugie, każdy wierzący ma obowiązek wzrastać do poziomu największej obfitości. Do żadnej z gałęzi w krzewie Bóg nie powiedział, chcę, żebyś miała tylko trochę owoców, a od ciebie chcę, żebyś wydawała minimalną ilość owoców. Ty natomiast miej obfity owoc. Prawda jest taka, że Bóg chce obfitości owoców od ciebie i ciebie i ciebie i ode mnie. I wreszcie, kiedy jesteś młodą gałązką, przynosisz tylko tyle owoców, ile twoja gałązka może utrzymać. Gdy natomiast jesteś 10 lat starszy, twoja gałąź jest większa i powinna przynosić więcej owoców. Czytałem, że w niektórych zakątkach świata winogrona potrzebują 50 lat, nim zaczną przynosić naprawdę duże owoce. I prawda jest taka. Każdy wierzący powinien z wiekiem przynosić więcej owocu.
Zasada numer dwa. Każdy wierzący został stworzony, by wykonywać określone uczynki. Uczynki, które są przygotowane przez Boga. Innymi słowy, to są te poszczególne grona, określone, charakterystyczne uczynki. Ale co ja mam robić? Co to jest? Co mam zrobić, żeby je otrzymać? Szokujące może wydać się to, że Bóg przygotował ten owoc znacznie wcześniej, o tutaj, dla mnie, bym przyniósł ten owoc dla Niego. Nim to zobaczymy, musimy zrozumieć jedną rzecz, która może nieco zdezorientować. Czy ja mogę wykonać wystarczająco dużo dobrych uczynków, by Bóg powiedział o mnie: o, jesteś całkiem niezły, możesz wstąpić do nieba? Czy mogę dostać się do nieba z tą ilością owocu, którą przyniosłem? Wielu ludzi w to wierzy. Ale list do Efezjan, drugi rozdział, mówi: albowiem łaską, łaska oznacza dar. Łaską zbawieni jesteście, przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Nie z uczynków. Bóg mówi: nie możesz dostać się do nieba dzięki swoim uczynkom, ale możesz dostać się tam dzięki uczynkom innej osoby. I tą osobą jest Jezus Chrystus. Jego uczynkiem była śmierć na krzyżu, by zapłacić za nasze złe czyny. Jeśli zaufasz w Jego czyn, a nie w swoje uczynki, Bóg mówi, że możesz wejść do Jego Królestwa. A teraz druga rzecz. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Przyjrzyjcie się tym słowom, przyjaciele. Stworzeni w Chrystusie Jezusie. Tak. Ale do czego? Do, tutaj jest powód, do dobrych czynów. Czy to znaczy, że Bóg chce, żebym pracował? Tak. Ale On nie chce, żebyś po prostu pracował. Chce, żebyś pracował nad tym, nad dobrymi uczynkami. I rzecz, która wzbudza we mnie największą pokorę i mam nadzieję, że w tobie również ją wzbudzi. Reszta tego wersu mówi: stworzeni w Chrystusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Co to znaczy? To znaczy, że zanim się pojawiłem, Bóg w swoim planie stworzenia świata powiedział: potrzebuję, by to zostało wykonane tutaj i potrzebuję osoby, która to wykona. Bóg wie, co to będzie. Podchodzi do gałęzi, może to jesteś ty, i kształtuje cię tak, byś był doskonale przygotowany do wykonania tego zadania, wypełnienia tego uczynku. Niesamowite poczucie przeznaczenia. Dobre uczynki zostały przygotowane dla nas przez Boga z wyprzedzeniem. Oraz dobre uczynki przygotowane przez Boga są tym, na czym powinniśmy skoncentrować nasze życie. I to jest kwestia, nad którą będziemy się zastanawiać przez resztę tego nauczania. Wykorzystując wszystkie dary otrzymane od Boga, twoje mocne strony i talenty, przez resztę twoich dni masz pracować nad tym, nad owocem. Jeśli nie będziesz uważał, to znajdziesz się w innym miejscu, czyniąc coś całkiem innego. To może nie będzie kompletnie złą rzeczą, ale też nie będzie tym, do czego Bóg ciebie przeznaczył. Powinieneś więc skoncentrować swoje życie na właściwym kierunku. Zasada trzecia. Co Bóg robi w tym wszystkim? Każdy wierzący ma przynosić więcej owocu. Ale jak? Jak to zrobić, by przejść stąd, tu, a stąd, tu? Jak to działa? Każdy wierzący przynosi więcej owocu, wcielając w życie trzy tajemnice winnego krzewu. Myślcie teraz razem ze mną. Kto jest winogrodnikiem? Bóg jest winogrodnikiem i Bóg ma jeden obowiązek i jedno pragnienie. Będę pracował nad krzewem, by uzyskać z niego jak najwięcej owocu. To, co potrzebne jest gałęzi, nie jest potrzebne pniowi. Gałąź wymaga pracy i winogrodnik wkłada w nią pracę. Powstają więc pytania. Spójrzcie tu, na przerwy pomiędzy tymi czterema koszami. To są tajemnice. Tajemnice znajdują się pomiędzy. Jeśli chrześcijanin nie przynosi żadnego owocu, to co Bóg czyni, by zmienić bezowocność w stan owocowania? Co Bóg czyni, by z owocowania uczynić więcej owoców? On nie czyni tego samego. Co Bóg czyni, by z więcej owoców uczynić obfitość? Odpowiedź brzmi: nic. On czeka na ciebie, byś ty działał. Wróćmy do 15 rozdziału Ewangelii Jana. Tajemnica pierwsza. Od bezowocności do owocności.
Bóg odcina. Wrócimy do tego później. W każdym bądź razie chodzi tu o to, że Bóg reaguje na gałąź, która nie przynosi owocu. I cokolwiek to znaczy, a będziemy później o tym mówili, jest to coś zupełnie innego niż myślisz. On ją podnosi i gdy ją podniesie, ty zaczniesz przynosić owoc. Kiedy zaczynasz przynosić owoc, zaczyna być dobrze, robisz coś właściwego. Bóg odpowie tobie teraz w inny sposób. Przytnie cię. On skraca cię, by płynęło więcej soków i byś rodził więcej owoców. Ale jeśli jesteś już koszem, w którym jest więcej owoców i masz przejść do wydawania obfitego owocu, to już inna sprawa. Ten, kto trwa we mnie, a ja w nim, przynosi owoc obfity. On podnosi, on przycina, my trwamy. Teraz na zakończenie zadam ważne pytanie. Co tak naprawdę sprawia przyjemność Bogu? Jezus ujął to w ten sposób. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, winogrodnik, jeśli obfity owoc wydacie. Jezus mówi tak. Mój Ojciec nie jest uwielbiony, jeśli przynosicie tyle owocu lub tyle, a wstyd przynosicie, gdy nie wydajecie go w ogóle, ponieważ jesteście gałęziami Jego krzewu. Bóg więc działa, by przesunąć cię w tym kierunku. On chce, by twoje życie przepełnione było dobrymi uczynkami. Jeśli miałbyś nadstawić swoje życie tak, niczym ten kosz, wyciągnąć ręce i zacząć zbierać twoje życiowe dobre uczynki, za którymi stoją dobre intencje, uczynki, które radują Boga, ile byłoby ich w twoim koszu? Na którym z etapów byś się znalazł? Zadawałem to pytanie wielu ludziom na całym świecie. I wiecie, czego się dowiedziałem? Niezależnie, gdzie się znajdowałem, ludzie odpowiadali podobnie. 60% chodzących do kościoła znajduje siebie w pierwszym koszu, 25% w drugim. 10% chrześcijan mówi o sobie, że przynosi więcej owocu i tylko 5% wierzących ze wszystkich kościołów, w których pytałem, odpowiadało, że wydaje obfity owoc. Co się stało? Co się stało, że straciliśmy zrozumienie jednej z największych tajemnic nauki, całej nauki Jezusa? Ja wybrałem cię i przeznaczyłem, byś przynosił obfity owoc. Co rozumiał Jezus, gdy mówił, Ojciec będzie uwielbiony, jeśli wydacie owoc obfity? We Włoszech, setki lat temu, każdy miał winnicę. I raz do roku mieszkańcy miasteczka gromadzili się na rynku. Winogrodnicy, którzy byli właścicielami winnic, przyjeżdżali tam tego dnia, mając na wozach kosze podobne do tych tutaj. Każdy kosz był przywiązany z obu stron. Wcześniej każdy winogrodnik wybierał najlepszy krzew gronowy, zrywał z niego wszystkie owoce, wkładał do kosza i przywoził do miasteczka. Wszyscy w miasteczku byli bardzo ciekawi, kto będzie miał najwięcej. Wszyscy mężczyźni i kobiety, przybywszy na rynek, oczekiwali na najstarszego winogrodnika, który już ledwo co mógł chodzić. I wtedy wyłonił się za rogu, ciągnąc swój wóz. Rozległy się ogromne brawa. Jego kosze były przepełnione owocami. Miał więcej niż ktokolwiek inny. Ludzie wiwatowali, klaskali. Nagle wszystkim zaparło dech. Za rogu wyłaniał się drugi wóz, również przepełniony owocami. Czegoś takiego nikt dotąd nie widział. Zaraz za nim wyjeżdżał trzeci. Wiecie, co to jest? Dokładnie to, czego Bóg Ojciec chce od ciebie. On chce, by twoje życie było tak przepełnione dobrymi uczynkami, by ludzie oddawali Bogu chwałę z twojego powodu.